I-20 ma szerszy rozstaw osi niż jego poprzednik, co pozwoliło na uzyskanie większej przestrzeni wewnątrz. Samochód powstał z myślą o europejskich rynkach. Widać to zarówno w stylistyce, jak i funkcjonalności, a nawet wyposażeniu. Południowo-koreański koncern obiecuje, że standardowe wyposażenie I-20 będzie bogatsze niż w samochodach konkurencji. Że jest to obietnica możliwa do spełnienia, świadczy fakt, iż tak się stało w przypadku modelu I-30. Paleta silników I-20 obejmuje motory benzynowe o mocy od 70 do 110 koni mechanicznych i diesle od 88 do 110 koni mechanicznych. W Paryżu nowy Hyundai został zaprezentowany również w ekologicznej wersji Blue. Zastosowane w tym wariancie rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i sporą oszczędność paliwa. I-20 Blue zużywa bowiem 4 litry benzyny na 100 km. Samochód w sprzedaży pojawi się w pierwszych miesiącach 2009 roku. W salonach najpierw będzie odmiana pięciodrzwiowa. Kilka miesięcy później do oferty dołączy także Hyundai i20 z jedną parą drzwi.